Każde miasto, każdy region szczyci się wybitnymi osobami, które są związane w swojej historii z danym regionem, z daną miejscowością. Nie ulega wątpliwości, że Suwałki mają takie wspaniałe osoby, które stoją na cokołach, na pomnikach ulokowanych w różnych częściach naszego miasta. Natomiast wybitny reżyser, twórca polskiego kina Andrzej Wajda nie ma pomnika, ale ma taki pomnik, żywy pomnik w postaci tego festiwalu, który chcemy, żeby przypominał o świętej pamięci wybitnym twórcu filmowym, teatralnym. I mamy taki przekaz skierowany i do naszych mieszkańców, i do regionu, i również do osób, które odwiedzają piękną, bajeczną Suwalszczyznę, że w połowie sierpnia jest takie wydarzenie, w którym trzeba wziąć udział. I cieszę się niezmiernie, że możemy organizować dzięki naszym partnerom wspierającym te działanie kulturalne kolejną edycję festiwalu, że mamy wybitne grono specjalistów, które zajmuje tutaj określone funkcje w festiwalu, jak dyrektor artystyczny, dyrektor programowy, bo oczywiście zorganizowanie festiwalu filmowego jest taką całkowicie nową działalnością w Suwałkach i musimy mieć wsparcie, tak jak ze strony Fundacji Dziki Wschód. Takich partnerów poszukujemy, ale do partnerów tych merytorycznych muszą dołączyć partnerzy, sponsorzy, którzy zabezpieczą tą stronę materialno-finansową. I bardzo chciałbym w tym miejscu podziękować władzom województwa podlaskiego na czele z panią marszałek, z panią dyrektor. To są dla nas osoby bardzo przyjazne, wspierające nasze różne tutaj projekty, które chcemy realizować, bo z takimi partnerami na pewno ten festiwal będzie i w kolejnych edycjach mógł być realizowany. Ja tutaj jestem już drugi raz i chcę Państwu powiedzieć, dlaczego jako zarząd województwa podlaskiego z naszym marszałkiem Arturem Kosickim, który przewodniczy naszemu zarządowi, który jest marszałkiem, wspieramy i wspierać będziemy tego typu inicjatywę, czyli festiwal filmowy Wajda na nowo. Nie tylko dlatego, że Wajda tutaj się urodził, że kochał tą ziemię, ale również dlatego, że poprzez film chcemy pokazać nasz region, nasze strony. Włącza się do tego również młodzież, która swoimi oczami pokaże, jak widzi życie na Podlasiu, co czuje. I to będzie również takim czymś, że my również mamy swoich twórców filmowych, też jesteśmy w stanie wnieść coś do dorobku filmowego i Polski, i świata, i regionu. A nasz region na to zasługuje. I dlatego wspieramy i wspierać będziemy ten festiwal. Przede wszystkim nie spodziewałem się, że tak szybko dojdziemy do trzeciej edycji. Nie spodziewałem się tego, że w tak krótkim czasie uda nam się stworzyć bardzo silny brand, jakim jest Festiwal Wajdowski i Festiwal Wajda na nowo, który, może Państwo pamiętacie, wziął się zupełnie z przypadku, z mojej wystawy pod tym samym tytułem, którą 3 lata temu zorganizowałem w Suwalskim Ośrodku Kultury. Okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ tak jak z Łukaszem Maciejewskim, który jest dyrektorem programowym, rozmawialiśmy jeszcze tydzień temu, analizując, co nam się udało, kogo zaprosiliśmy w tym roku, zdajemy sobie sprawę, że nie jest łatwo w Polsce wśród tej potężnej ilości festiwali wstrzelić się z nową propozycją, z nowym festiwalem i przede wszystkim zaangażować do tego festiwalu takie gwiazdy, jakie nam się udało. Proszę pamiętać, że już w pierwszym festiwalu gwiazdą była Maja Komorowska, natomiast w zeszłym roku mieliśmy Feliksa Falka i Jerzego Sztura. To są osoby, które
nie jeżdżą tak po Polsce, nie wchodzą w relacje z imprezami kulturalnymi na zasadzie, przepraszam, a ile oni lat to robią? No, zaczynają. Więc czegoś takiego nie ma. Oczywiście to by się nie udało, gdyby nie siedzący obok mnie pan prezydent Czesław Rynkiewicz, który od początku udowodnił, że nie tylko kocha ten rejon, ale kocha artystów i że ma zaufanie do artystów, a przede wszystkim zaufał mnie, bo ja nie jestem człowiekiem, który wszystko dokładnie pamięta, jestem roztrzepany, a tu się okazało, że zaufanie było duże. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku i tu zawdzięczam bardzo pani dyrektor, bo żeśmy odbyli w zeszłym roku bardzo poważne rozmowy i zobowiązania, dlatego dziękuję pani wicemarszałek i proszę przekazać panu marszałkowi podziękowania. W tym trudnym czasie, kiedy sztuka wysoka nie da sobie rady sama, kiedy ona musi mieć wsparcie. Ja zawsze opowiadam moją cudowną anegdotę, którą lubię, że gdyby papieżowi nie przeszkadzał biały sufit, to by nie zatrudnił Michała Anioła, nie zrobiłby w Kaplicy Sekstyńskiej fresków i nie wszyscy by tam jeździli oglądać. Przecież to się zrobiło dlatego, że ktoś wymyślił, żeby takiego artystę zatrudnić. I to, że w tym roku tak mocno wsparł nas Urząd Marszałkowski, to jest dla nas naprawdę duże wydarzenie i dlatego klaskałem, że słowa pani wicemarszałek, która powiedziała, że będziecie nas wspierać, odbieram jako super informację na przyszłe lata. Teraz, jeżeli chodzi o tegoroczne osiągnięcia, bo rzeczywiście festiwal, ja się troszeczkę bałem tego, bo mówię tak, Andrzej Wajda, jego twórczość, no ludzie, zresztą wszyscy nasi przyjaciele mówili, że no ale co wy będziecie co roku pokazywać filmy Andrzeja? Okazuje się, że rzeczywiście Andrzej zostawił tak potężną spuściznę, ale przede wszystkim widzimy, jak wielu twórców, pozytywnie mówię, zainfekował swoim myśleniem, swoimi pomysłami, trendami. Także ten festiwal pokazuje nie tylko i wyłącznie filmy Andrzeja, ale pokazuje to wszystko, co Andrzej spowodował, że właśnie powstała szkoła Andrzeja Wajdy, że są młodzi ludzie, którzy odwołują się do jego twórczości. Jest wielu reżyserów, którzy wręcz mówią, że Andrzej był dla nich mentorem. I to wszystko na naszym festiwalu pokazujemy. Dlatego też bardzo dziękuję Fundacji Bardzo Bliski Wschód i panu Krzysztofowi, że... A nie, tutaj siedzi Krzysztof. Bardzo dziki. Tak, Bardzo Dziki Wschód. No, z tym dziki może jakoś mi umknęło. Szczególnie teraz może słowo dziki nie jest takie na wschodzie popularne. Ale w każdym razie dziękuję wam za to, że nas wsparliście, bo też bardzo od samego początku z panem prezydentem rozmawialiśmy o tym, żeby ten festiwal i pani marszałek to potwierdza, był też promocją regionu, żeby tutaj ludzie, młodzi ludzie na warsztatach mieli możliwość zetknięcia się z twórczością Andrzeja, z twórczością innych reżyserów, żeby te warsztaty w jakiś sposób aktywowały młodych ludzi, którzy chcieliby pracować w filmie, czy w ogóle wokół filmu. Także te wszystkie firmy, jednostki, ludzie sprawiają, że ten festiwal zaczyna tak wyglądać, jak wygląda. A od początku miał dużo szczęścia. Także wszystkim bardzo dziękuję. A w tym roku no mamy sytuację taką, że mamy główną gwiazdę, czyli głównego bohatera Edwarda Kosińskiego, który niestety nie żyje, ale jest to, tak jak myśmy z Łukaszem się zastanawiali, osoba chyba najbardziej godna, żeby uhonorować ją na naszym festiwalu, ponieważ to on był najbliższym współpracownikiem Andrzeja Wajdy, to z nim tworzył kultowe filmy i tu nam się zrobił taki pozytywny, fajny myk, ponieważ pomyśleliśmy, żeby spróbować zaprosić żonę pana Edwarda, Krystynę Jandę, wiedząc, że Krysia się nie rusza w ogóle z Warszawy, chyba że gra spektakle. Natomiast nie jeździ na festiwale, nie jeździ na imprezy, nie jeździ na takie rzeczy. Krystyna nam nie odmówiła, od razu powiedziała, że tak jak najbardziej. Bardzo doceniła to, że właśnie wymieniliśmy Edwarda Kłosińskiego jako bohatera naszego festiwalu i taką główną gwiazdę festiwalową. Za zgodą Krystyny poszły następne, bo osobą, która wyraziła zgodę, żeby być z nami na festiwalu, jest Magda Umel, która nie tylko będzie uczestniczyła we spotkaniach, promowała swoją książkę, ale oczywiście będzie też przedstawiała nam swój talent wokalny i odbędzie się koncert. Natomiast oczywiście Szkoła Andrzeja Wajdy to partner, który był z nami od samego początku.
też w tym roku przedstawi kilka projektów, które będą mogli Państwo obejrzeć. Ja nie będę mówił dokładnie o programie, ponieważ zaraz Pan Dyrektor Ignacy Ołów nam przedstawi już szczegółowy program, a on jest bardzo bogaty, tylko chciałem zwrócić uwagę na takie osoby i takie wydarzenia, które warto medialnie zareklamować i medialnie o nich powiedzieć. Dołączyliśmy Jana Cholubka, ponieważ jest to chyba najbardziej gorące nazwisko w tej chwili, jeżeli chodzi o filmy, które cieszą się potężnym oddźwiękiem. A w wielu rozmowach, jak rozmawiałem z Jankiem, on wprost deklaruje, że dla niego właśnie Wajda był takim mentorem i osobą, która wpłynęła na niego jako na reżysera. Także myślę, że spotkanie właśnie z Krystyną Janną, Magdaleną Umer i Janem Cholubkiem będzie dla Państwa możliwością też porównania, jak te trzy osoby, czyli Krystyna Janda, którą Kłosiński z Wajdą odkryli, którzy Krysia mówi, że gdyby nie Wajda, to może jej by nie było. Jak Magda Umer, która jest trochę z innego świata, ale była wielką przyjaciółką Andrzeja i też jest wielką przyjaciółką, bliską osobą dla Krysi Jandy, mówi o Andrzeju, no i Jan Cholubek z młodego pokolenia, który będzie mógł Państwu przekazać, jak to rzeczywiście wyglądało od strony wpływów Andrzeja. Poza kilkoma elementami, które już stały się takimi ikonami festiwalu, oczywiście będzie śniadanie z dokumentem. Ajka Tarasow jak zwykle to będzie prowadziła. Tam będą troszeczkę inne sytuacje pokazane, ale będzie jeden z moich ulubionych filmów Andrzeja Wajdy, Lekcja polskiego kina. Mamy rzadko możliwość usłyszenia i zrozumienia historii polskiego kina, tego, jak polskie kino się rozwijało właśnie ustami takiego wybitnego reżysera, jakim jest Andrzej Wajda. Z wystaw, które towarzyszą festiwalowi, a są już takimi wystawami nie filmowymi, nie w sensie nie przedstawiającymi same dokonania filmowe, będzie Wyśniona historia kina na Podlasiu i plakaty do Andrzeja Wajdy filmów wydawane za granicą. Ja od razu szczerze powiem, że jestem dumny z Polskiej Szkoły Plakatu, bo jak oglądam te plakaty tutaj, Asia prosiła mnie o dobór, bo tych plakatów jest znacznie więcej niż możemy pokazać, to stwierdziłem, że jednak cały czas ten świat zachodni może się od nas uczyć, jak się robi plakaty filmowe, ponieważ jak zobaczycie Państwo, no niektóre plakaty, miałem duży kłopot, żeby znaleźć dobre, ambitne plakaty robione na zachodzie, natomiast jest kilka wyśmienitych plakatów właśnie robionych na zagranicę przez polskich autorów i one wyraźnie odbiegają pozytywnie od pewnego poziomu. No i na koniec, nie wiem, czy mogę to powiedzieć jako stuprocentowa informacja, ale jest bardzo duża szansa i nadzieja na to, że żona pana Andrzeja, czyli Krystyna Zachwatowicz-Wajda, pojawi się na festiwalu. Pracujemy nad tym mocno. Krystynie od samego początku bardzo zależało na przyjechaniu. Oczywiście pamiętacie Państwo, że okres pandemii, te wszystkie sytuacje dla osoby w tym wieku i jest ryzykiem. Więc duże problemy były, żeby namówić ją w zeszłym roku na przyjechanie, chociaż bardzo żałowała. Natomiast w tym roku jest duża nadzieja. Jeżeli nam się to uda organizacyjnie spiąć, pani Krystyna jest z Krakowa, więc to jest kawał drogi, spiąć organizacyjnie, logistycznie, no to będziecie Państwo mieli wielką przyjemność spotkania się z panią Krystyną Zachwatowicz u nas. Z pozytywnych informacji przed chwileczką odbyłem rozmowę z panią dyrektor hotelu Loft. Mamy, bardzo mi zależało na tym, mamy hotel, który będzie się nami opiekował, który nas będzie gościł, który jest hotelem naszym festiwalowym. Także instytucje takie jak Suwalski Ośrodek Kultury, właśnie hotel Loft będą tymi miejscami, gdzie będziecie mogli się Państwo spotkać z osobami przyjeżdżającymi na festiwal. Myślę, że chyba wszystkie rzeczy poruszyłem. Także kochajcie artystów, kochajcie festiwal, kochajcie Suwałki. Chciałem Państwu przybliżyć kilka takich elementów. Kręć jak kochasz, to kręć. Rzeczywiście jest to dokument Andrzeja Wajdy o Edwardzie Kłosińskim. Skąd się wziął ten tytuł? W momencie, kiedy kręcono film Tatarak, nastąpiła taka scena, kiedy
między Krystyną a jej mężem na planie nastąpiła pewna sytuacja takiego napięcia, to nie było łatwe. I w pewnym momencie Krystyna mówi do Edwarda, kręć, jak kochasz, to kręć. I z tego się wziął, Andrzej wziął to jako tytuł swojego filmu, także myślę, że będzie też ciekawe o tym porozmawiać, jak ten tytuł powstał i skąd on się wziął i dlaczego Krysia tak powiedziała. Powiedziano o przeglądzie filmów konkursowych. Od początku jest to ważny element naszego festiwalu. Jury będzie miało znowu trudny wybór, bo tych filmów zawsze przychodzi dosyć sporo. Myśmy w tym roku troszeczkę zmienili zasady i będziemy na bieżąco z Państwem oglądać, rozumiem, 10 wybranych filmów, tak? Tak, 10. 10 wybranych filmów. Nie będzie to niedostępne dla Państwa na zasadzie, że tylko jury ogląda, a potem Państwo zobaczycie laureatów, tylko będziecie mogli tak jak i my spojrzeć od razu na tą całą dziesiątkę i z której my będziemy wybierali laureatów. No i Michał Kwieciński. Bardzo się cieszę, że Michał się zgodził, ponieważ jeżeli mówimy o Andrzeju Wajdzie, jest to osoba bardzo blisko związana z Andrzejem, ponieważ jest to producent wszystkich najważniejszych ostatnich filmów Andrzeja. Ja współpracowałem z Michałem przy filmie Wałęsa Człowiek z nadziei, przy Powidokach i wiem, jak bardzo wpływał na to, że i pomagał Andrzejowi, żeby po prostu te rzeczy mogły powstać. Także cieszę się, że Andrzej będzie i też będziecie mogli z nim porozmawiać, ponieważ film Filip jest jego debiutem reżyserskim, a od razu debiutem niesamowicie spektakularnym. I też jestem ciekaw, czy współpraca z Andrzejem, czy to, że on był tak długo przy Andrzeju, miało na niego wpływ, że nagle zaryzykował, podjął decyzję, żeby z producenta filmowego stać się reżyserem. Oczywiście miał wcześniej trochę realizacji, dokonań, no ale to, co się stało w Filipie i sukces tego filmu, myślę, że generuje dużo ciekawych pytań i myślę, że rozmowa z Michałem Kwiecińskim będzie atrakcyjna i ciekawa dla Państwa. Bardzo się cieszę, że Iwona Budnik, bo to też jest rzecz, nazwisko gorące, myśmy to dosłownie na dniach załatwiali. Iwona Budnik została jednym z jurorów tego konkursu filmów, które będą oceniane na festiwalu. Nasze wsparcie merytoryczne, nasza cegiełka, nasz wkład, przede wszystkim chcielibyśmy, żeby polegała na takim regionalnym unerwieniu tego festiwalu, żeby go przepoić lokalnością, żeby to nie było tak, że ten festiwal tylko odbywa się w północno-wschodniej Polsce, ale rzeczywiście, żeby był w niej osadzony i ludźmi, i kulturowo, i różnymi odnosieniami. I żeby to nie było tylko pustosłowie, żeby to rzeczywiście przejawiło się w czymś konkretnym, to już dziś w trakcie rozgrzewki przed festiwalem filmowym zaproponowaliśmy dużo wątków podlaskich. Dokładnie w tej chwili tu w sali obok odbywa się film Oko Boga. To jest film, który powstał w latach 90. i był takim szalonym podlaskim eksperymentem na fali Piotra Krzywca, takiej postaci, która rozruszała kiedyś bardzo mocno nasze regionalne kino i stworzyło nawet takie pojęcie jak Hollywood Białystok. To jest też ciekawy kazus takiego meteorytu, który wystrzelił bez wsparcia finansowego, bez takiej opieki i tak dalej. Chcielibyśmy, żeby dzisiaj tacy ludzie, jak kiedyś Piotr Krzywiec, mieli takie wsparcie, mieli taką arenę, gdzie będą mogli pokazywać swoje filmy. I dlatego właśnie organizujemy warsztaty filmowe. Już po raz drugi, tym razem w Kuklach, od 3 do 9 lipca. Tak się składa, że już po raz drugi na Suwalszczyźnie. Nie wykluczamy, że będziemy pojawiać się z warsztatami gdzieś indziej, ale na razie na Suwalszczyźnie jest nam dobrze, miło, odczuwamy wsparcie, więc się dalej nie wybieramy. Chcielibyśmy, żeby na takich warsztatach filmowych, jak to się mówiło kiedyś, wykuwały się kadry, żeby powstawały nowe, dobre filmy, żebyśmy zarażali tym bakcylem filmowym ludzi z Suwalszczyzny, z Białostoczyzny, z całego województwa, z całej północno-wschodniej Polski i żeby być może kiedyś te filmy pojawiały się również na festiwalu Wajda na Nowo. To też jest nasza taka aspiracja, troska i chęć. Bo jeżeli chcemy, żeby festiwal miał poziom i żeby konkurs miał poziom, to na początku mówimy, słuchajcie, kto robi w Polsce filmy dobre? No więc robią studenci. Oczywiście na naszym festiwalu pojawiały się już w pierwszej edycji, pojawiały się filmy, które potem dostawały lub wcześniej dostawały nagrody na dużych imprezach, dużych festiwalach, więc nam to gwarantowało. Ale tak, od początku żeśmy się nad tym zastanawiali, tu padło powiedzenie, nie, pan prezydent powiedział, że dzisiaj każdy robi filmy. Myśmy się nawet zastanawiali, czy nie zrobić takiej kategorii filmów zrobionych telefonem, czy nie zrobić jakichś... Tak, jest to na...
Jeżeli mamy wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, to na pewno w następnych latach coś takiego wymyślimy. To generuje jedną rzecz niebezpieczną. Ja zawsze się tego boję w momencie, kiedy mamy konkursy plastyczne dedykowane do wszystkich. To wtedy tak naprawdę dostajemy 2 miliony prac. Ale. Więc myślę, że obserwując, jak działa festiwal, jak działa jego odbiór, jak działa zaufanie do festiwalu, możemy... Powstała rozgrzewka, to też jest nowość na naszym festiwalu. Żaden festiwal nie ma czegoś takiego, że jakby już podgrzewamy atmosferę. Jeżeli nam się uda wymyśleć formułę, jak dotrzeć do osób, które mogłyby coś takiego zrobić, a w Instagramie, w mediach społecznościowych bardzo dużo powstaje filmików. Nawet myślę, że mógłby być to TikTokowy filmik, kilkusekundowy, z pomysłem, bo powstaje bardzo dużo fajnych, szczególnie memy są genialne w Polsce. No memy po prostu generują jakiś, nie wiem, mamy kod genetyczny, że potrafimy jak ten, jak Iga Świątek wygra lub Lewandowski strzeli bramkę, no to po prostu nagle tam się dzieją cudowne rzeczy. Więc tak, na pewno tak. Tylko myśmy zaczęli bardzo spokojnie i ostrożnie i w ciągu 3 lat zdobyliśmy bardzo wysoki poziom i generujemy niesamowite nazwiska, które trzymają poziom. Nie chciałbym czegoś takiego wprowadzić, że konkurs filmów amatorskich nagle spowoduje, że coś będzie nie tak, a najgorszą rzeczą, jaką możemy powiedzieć komuś, kto jest zapalony do tego i który chciałby to zrobić, że mu się nie udało. Więc na pewno tak o tym myślimy. To jest rzecz, która jest w tej chwili bardzo popularna i myślę, że szczególnie do młodych ludzi możemy dotrzeć właśnie w ten sposób. Czyli powiedzieć im, słuchajcie, macie pomysł na jakiś pomysł związany z polskim kinem czy z czymś? Niekoniecznie musi to być Wajda, ale z polskim kinem. I wtedy może coś takiego. Także myślimy o tym na pewno. Dzisiaj tak naprawdę edukacja młodego pokolenia, edukacja młodych ludzi będzie generowała to, co się będzie działo w przyszłości. Jeżeli kogoś zarazimy bakcylem właśnie miłowania do filmu, to się uda. Ja mam potężny problem z konkursami plastycznymi i coś się stało niedobrego. Przepraszam, że odbiegam na chwilę, ale może to też jest ciekawy materiał. Bardzo siadła twórczość dziecięca, bardzo siadła twórczość plastyczna młodzieży. Już dawno nie widziałem fajnego konkursu plastycznego, a uczestniczę w różnych jurorskich, gdzie widać by było, że ktoś jest wspaniały, że utalentowany. Albo dzieci kopiują jakieś mangowe rzeczy. Nie mam nic przeciwko mandze, ale po prostu kopiują. Ewentualnie robią rzeczy takie wtórne. No nie ma tego, tej pasji, a większość dzieci mówi po prostu, że jest tak zajęta, tak zapracowana, że nie ma czasu się bawić czy pracować z rysunkami, mimo że widzę, są utalentowane. No więc jeżeli macie Państwo czas, to mogę Wam powiedzieć jedną rzecz, która jest bardzo ważna. Robiłem kiedyś konkurs, taki warsztaty w jednym z hoteli na Mazurach, 3 dni warsztatów. Od początku rzecz klarowna. I rzeczywiście bardzo dużo dzieci, zaskoczyło mnie, to się zapisało, bo żeśmy od początku mówili, że to nie jest zabawa. Dzieci były bardzo różne, większość była naprawdę utalentowana i fajna i była jedna z dziewczynek, która nagle przedostatniego dnia przyszła z mamą zapłakana. Nie chcę być niemiły, ale po prostu mama była bardzo fajnie i ciekawie ubrana, co generowało późniejszą sytuację. No i właśnie mama mnie zapytała, co się dzieje, że po prostu ta dziewczynka tutaj ryczy, że chce przyjść na te pana jakieś malowanki. Ja mówię, proszę, to nie są malowanki, to są zajęcia. No tak, ale ja myślałem, że to jest zabawa. Ja mówię, proszę, to nie jest zabawa. Od początku było napisane, że to są warsztaty, dzieci dostają dyplomy, pracują. No tak, ale ja jej teraz zamówiłam jazdę konną i tenisa. Ja mówię, pani, no pani podpisała deklarację, że jest pani kilka dni. No ale o co chodzi? Co ona ma z tym malowaniem? A nie, zwraca się do niej i mówi, a co cię napadło z tym malowaniem? A ona mówi, bo ty mi nigdy nie pozwalasz. Czyli nagle to dziecko na wakacjach znalazło swoją niszę, gdzie mogło się zrealizować. Więc jeżeli my tego typu młodym ludziom nie damy miejsca, gdzie oni się mogą zrealizować, to nie damy sobie z tym rady. Także mam nadzieję, że Festiwal Wajda na Nowo będzie taką niszą i takim miejscem, gdzie młodzi ludzie będą mogli realizować swoje filmy.